No i słuchajcie, idziemy zerknąć, to jest tam porąbaną awalią, zresztą widzicie, tam się latarnie świecą. Tam się latarnie świecą. No i zwykle bateria. A tu słuchajcie, nic, po prostu nic. Jesteśmy pod słupem, a tam kurwa nic. Co tu można zrobić? Można przypierdolić w tą skrzynkę, można się włączyć. Zobaczcie, widzicie, że tam działa, tu nie działa. Polska energetyka to jedno wielkie próchno. Zrobią jedno, rozpierdala się po pół godzinie. Na szczęście sąsiadów nie ma, więc będzie łatwo. Popukamy, zobaczymy, czy coś tu da. Zresztą po tym odgłosie, który idzie teraz, to ja myślę, że albo transformator jest wadliwy, albo bezpieczniki wyjebało. Nic. Pewnie bezpieczniki wywaliło. Zobaczcie, ciemno jak w dupie. Wiecie, ja tego walić mocniej nie będę, bo to nie jest rozwiązanie problemu, po prostu mówię, że polska energetyka jest jak śmietnik i czasem po prostu to, że coś naprawią panowie energetycy, to nie oznacza, że będzie to działać. Czasem do jednej awarii, jak w przypadku mojego kolegi na Ostrowiku, do transformatora przyjeżdżali 17 razy, bo co go naprawili, to się rozpierdało. No niestety, takie mamy porąbane, słuchajcie, realia. No proszę, kogo tu mamy? Kicia, kicia nam tu przyszła. Jak tam kicia? Jak tam na polowaniu? Piękna czarna kicia. Ojej, ojej, ojej. Piękny koteczek. Jakiego pięknego czarnego kota. Ach. No i słuchajcie, no ja to właśnie chodzi. Jest niezły bajzer. No i teraz sobie wyobraźcie, że mieszkacie jak ja zaraz praktycznie przy lesie. Powiem wam szczerze, proszę bardzo, ja mieszkam praktycznie przy lesie i sobie wyobraźcie, że wychodzicie i właśnie wybiega ktoś z krzaków, daje wam w łeb. Nawet byście nie wiedzieli, od kogo zostaliście. Nie, to jest taka śmieszna analogia, niby nic, a naprawdę kurwa, powiem wam szczerze, niezbyt szajs po prostu z tą energetyką w Polsce.